Druga wojna światowa, dramat, symbol, trauma. Wystawa składa się z 7 części. Nie są one równorzędne, jeżeli chodzi o ilość i bogactwo eksponatów, natomiast są ułożone w miarę chronologicznie. Zaczynamy od sygnałów wojny, od tego, co już w latach 30. ją zapowiadało. Kolejna część to Sonderaktion Krakau i to jest fragment wystawy przygotowany we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, dokumentujący jedną z największych zbrodni przeciwko nauce, jakie dokonały się w Polsce. Kolejna część to antysemityzm. Bardzo trudna część, która ujawnia zakres brutalności haseł i akcji antysemickich. Kolejna, ogromnie bolesna, to życie w gettach. I tutaj pokazujemy getto lwowskie i getto warszawskie. Następnym takim wyraźnym wydarzeniem wojny to jest ciągle dyskutowane Powstanie Warszawskie. I tutaj mamy kilka bardzo ciekawych eksponatów i różne formy dokumentowania tego dramatu. I część najważniejsza, czyli część poświęcona zagładzie. Pewnego rodzaju takim zwieńczeniem tej wystawy, jej podsumowaniem, jej konkluzją, jej takim przeniesieniem tematu w przyszłość jest część ostatnia, czyli artysta jako świadek. Pokazanie tego, jak artyści współcześni dzisiaj i ciągle jeszcze odnoszą się do tego tematu, w jaki sposób potrafią go artystycznie z jednej strony przetworzyć, z drugiej strony zaktualizować.